dla oka chciałoby się, żeby było więcej. Dla oka, takiego, żeby ładnie wyglądało, nie? Żeby ładnie wyglądało. Żeby ładnie, bo tylko o tym mówimy, nie? Ale w układzie, kiedy patrzymy się na tą pszenicę, widać, że ten łan jest, o, przewiewny. Rośliny mają miejsce, a walczą w bardzo trudnych warunkach. Panie Piotrze, czyli jesteśmy na odmianie SY-Yukon? Zgadza się. I ile czasu jesteśmy już po zabiegu regulacyjnym i fungicydowym pierwszym? 22 kwietnia był zabieg. Czyli 22 kwietnia to mamy w sumie 19 dni. Tak. Czyli już jesteśmy prawie na mecie, jeśli chodzi o działanie. I tam był zrobiony... Unix 0,5, Tern 0,3 i 0,3 modusa. I 0,3 modusa. Czy coś się wydarzyło w tym czasie tutaj? Nie, tutaj się nic nie wydarzyło. Były przymrozki, co prawda, ale tutaj na tej odmianie żadnych uszkodzeń nie widać. Czyli praktycznie rzecz biorąc, ta pszenica nie zareagowała, a przymrozek był? Tak. I w takim razie zobaczmy sobie właśnie fazę rozwojową choroby na SY-Yukon. Sam szpadel wchodzi. Ziemia jest wilgotna, ale mimo wszystko widzimy, że się ładnie kruszy. Trzy, no, mocne źdźbła. Tutaj takie można powiedzieć, jedno mocne i trzy średnie. I tu mamy kolejne dwie roślinki. Trzy mocne, jedno słabsze i tutaj jedno mocne, dwa średnie. Czyli w sumie tu obsadę mieliśmy 220 sztuk i w tym momencie, jak mamy 220 razy 3, to nam w zupełności wystarczy. Bo to jest 660, czyli optymum. I właśnie to, co widzimy teraz, dla oka chciałoby się, żeby było więcej. No. Dla oka, takiego, żeby ładnie wyglądało, nie? Żeby ładnie wyglądało. Żeby ładnie, bo tylko o tym mówimy, nie? Ale w układzie, kiedy patrzymy się na tą pszenicę, widać, że ten łan jest, o, przewiewny. Rośliny mają miejsce, a walczą w bardzo trudnych warunkach, bo gleba jest lekka, przepuszczalna. Tu jest piąta, czwarta klasa B? Czwarta B. Czwarta B. Czyli to już taka trochę lepsza. Tutaj to... Tutaj tak. I teraz zobaczmy sobie, który liść wychodzi, bo to jest późniejszy termin. Tutaj późniejszy. I późniejsza odmiana. Późniejszy termin i późniejsza odmiana. Czyli zobaczmy sobie... Najmocniejsze źdźbło, pierwsze międzywęźle twarde, proszę zobaczyć, 3 cm. Dawka 0,3 modusa. 0,3 modusa, 3 cm. Drugie międzywęźle, sobie zaraz tu odsłonimy. Drugie międzywęźle mamy 7 cm. Czyli fazę 32 mamy za sobą. Teraz popatrzmy na następną. O, odsłaniamy kolejne. Czyli trzecie międzywęźle mamy może centymetr. Więcej nie będzie. No, 7 mm, 8. Więcej nie ma. Czwarte międzywęźle to jest dosłownie 2-3 mm. I tu mamy prawdopodobnie, o, czyli wychodzi nam podflagówka. Teraz sprawdzimy, czy prawdę mówię. Podflagówka, a tutaj mamy flagowy kłos. Czyli w tej chwili L2 nam wychodzi. Podflagowy zaczyna wychodzić, a flagowy, wiadomo, jeszcze jest przed nim trochę czasu. No i mamy kłos na takim etapie właśnie rozwoju, że jest to w okolicach tam 5-6 mm długość samego kłosa. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda tutaj efekt regulacyjny. Czyli to pogrubienie, bo pod palcami czuję, że jest grube, że jest twarde. I tniemy, tu musimy troszeczkę niżej, bo jest króciutkie pierwsze międzywęźle. O, proszę zobaczyć, pełne. Pełne, zielone, pogrubione, twarda podstawa źdźbła. I z chorób, to co tutaj sobie obejrzeć możemy. Tutaj też jest akurat porażenie przez muchówki jesienne. Tu widzimy delikatne porażenie, ale ono w sumie nie miało najmniejszego znaczenia. Tutaj jest czysto, biało. Tutaj też liście zdrowe. Tu mamy fenomenalne miejsce. Panie Piotrze, proszę nam opowiedzieć, co tutaj widzimy. Mam
Mamy z lewej strony Przężyto, tutaj gdzie stoimy jest pszenica. Po lewej stronie Przężyto, po prawej stronie pszenica. I co jest ciekawe, że ta pszenica po prawej to jest ta sama, którą byśmy tam oglądali. Czyli to jest to Sacramento. Tak. Przężyto praktycznie rzecz biorąc jest nietknięte. No bo jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Zobaczmy się, jest zielone. Praktycznie rzecz biorąc brak reakcji jakichś po przymrozkach. Ładnie usztywnione. Czyli tutaj jest, można powiedzieć, reakcje po tym przymrozku, który był. No to praktycznie rzecz biorąc tu są o krawędzi. Krawędź liści, naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby to zauważyć. Jak wejdziemy w pszenicę Sacramento, żeby wyrwać sobie roślinę i zobaczyć właśnie zawsze pojedynczą. Tu mamy akurat trzy. To proszę zobaczyć, dwa liście są zdrowe, które urosły od dnia, kiedy był przymrozek. A zabiegów żadnych tutaj nie było. Czyli mamy obraz, co robi stres. W tym przypadku przymrozek. I jak roślina reaguje na stres. Czyli po prostu redukuje uszkodzoną tkankę, no bo broni się przed stresem w ten sposób. A w związku z tym, że odmiana jest mniej owoskowana, jest bardziej delikatna, no to blałka robi się brzydka. Ale wcale nie znaczy, że źle zaplonuje. Bo to, że coś brzydko wygląda, wcale nie znaczy, że źle plonuje. Czyli tutaj mamy taki właśnie ciekawy obraz, jeśli chodzi o porównanie. Bo tu już mamy te same warunki. Przed chwileczką żeśmy oglądali Yukona, który jest, można powiedzieć, niewielki stopień, tam dosłownie końcóweczki liści. Tu natomiast widać tą reakcję zdecydowanie mocniejszą. Czyli co, panie Piotrze? Zapraszamy. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Na kolejne spotkanie. I miejmy nadzieję, że to już będzie wykłoszone wszystko. A potem żniwa. Czekamy, co czas przyniesie. Co czas przyniesie, dokładnie. Panie, dziękujemy bardzo, zapraszamy. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla was. Wreszcie pada, wjeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam. Dzięki.